Siemka Tymka, witam Was na kolejnym odcinku z pierwszego turnieju Widzów Albionie. Dzisiaj przejrzymy sobie pojedynki fazy wyrównawczej, czyli takiej, która ma doprowadzić do stanu, że mamy 16 graczy i potem już będziemy sobie prowadzili eliminację. Także zapraszam Was do obejrzenia pojedynków. Uwaga, uwaga, faza wyrównawcza. Zobaczmy, co tutaj mamy. Wilkosek versus Julka. One hand macka pod bułę potężną, a z drugiej strony będzie chłop próbował przeżyć. Na butach powiększenia, podce na powiększenie, do tego martlock i kleryczek. Także cóż, jeden bar już samej poty spadł, no prawie jeden bar. Julka, nie wiem, czy gra na czas, czy to chce wkurzyć Wilkowska. Zobaczmy, czy buła zaraz poleci. Teraz moim zdaniem, o tak, jest, jest dobra buła. I co teraz zrobi Wilkoszy? No kleryka użyj, chłopie, kleryka użyj! Na co ty czekasz? Zaraz zginiesz! Wypił jeszcze... Okej, okay, buty na powiększenie, potem na powiększenie wypił? Okej, okay, ale to chyba tak niezbyt w tym momencie, bo... Kleryk został użyty po śmierci. Taka strata tego kleryka, ja nie wiem, tak mógł go dobrze użyć. Uwaga, uwaga, runda druga, czy znowu Julka sprzeda potężnego Luisa Wilkoskowi? Tym razem kijek też pod mocne lanie, a z drugiej strony mamy Fajera. Znowu dużo przeżywajek, tylko żeby poty nie wypił razem z butami. O, o, czyżby ktoś tutaj postanowił przyjąć pelerynę demona? Ale czemu dwie przeżywajki naraz? Panie kolego, panie kolego. O, ale weszło, weszło! He, Julkę robi? Czy on robi Julkę? No chyba tak, no chyba w tym momencie zrobi go. Dawaj, 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 dawaj! Pierwszy raz widzę w tym turnieju, jak Julka pada. Super! Ktoś dał radę pokonać. Wilkosek, brawo! Uwaga, uwaga, runda trzecia. Julka na pałaszu, a Wilkosek na Black Hand. Ale z butami powiększenia i perczem na klacie. To też może być ciekawe, bardzo ciekawe. No dobra, no to lecimy na trzecim. Co by tutaj mogło się wydarzyć tak naprawdę? No, myślę, że długa statyczna walka tak naprawdę. O, myślał, że od razu pójdzie E, Julka, ale a Wilkosek wyczekał, pięknie. Jeszcze teraz czapkę przyjął na swoją czapkę, także w tym momencie Julka też używa butów, czy nie? Tutaj weszła pota, no wydaje się, że Julka ma małą przewagę. Perch z strony Wilkoska powinno pójść drugie E i zakończy sprawę. Wygrał! Wygrał z Julką dwa razy z rzędu. Wow. No dobra, zobaczmy kolejny pojedynek z grupy wyrównawczej, fazy wyrównawczej. Tutaj po lewej stronie mamy Claymora, całkiem wysoki, a do tego dość niski tier, pewnie walczył o odpowiednie IP. Dużo przeżywajek i perch, także może być fajnie. Z drugiej strony mamy upuszczacz na też dużym życiu, naprawdę dużym życiu i przeżywajkach. Ale czemu taka klata, nie rozumiem. Dużo lepsza byłaby, mi się wydaje, najemnika. No i do tego jasny będzie moment, w którym zostanie odpalona, dlatego raczej powinna to perch pójść w tym momencie. O, nie, dobra, wykorzystał jeszcze kleryka. Okej, okay, ale czemu percha nie wykorzystał? Chyba wcześniej musiał użyć, przegapiłem. Dość sporo tych skilli leci, także tutaj faktycznie można coś przegapić. Dobrze tutaj są trzymane przez Wilkoska staki, natomiast Chachozgon po prostu nie wytrzymał tego damage'a. Tak się też spodziewałem, że po prostu Claymore, mając takie przeżywajki, po prostu przedepsuje. Na upuszczaczu jednak nie mamy takiego ciągłego damage'a jak na Claymore. Dobra, runda druga. Zobaczmy tutaj. Wilkosek teraz ma One Hand Fire'a na znowu potężnym, twardym buildzie, a z drugiej strony widły. Widły, które będą troszkę grały tak jak w Koraptach, można powiedzieć. Pod takiego troszkę one-shocika. O kurde, bolec pierwszy nietrafiony, a tutaj One Hand Fire się rozpędza. Nie ma przebacz, zobaczmy, jest! Odepchnął go, na firze go trzyma, ale jednak dzida troszkę dawała rady, ale teraz bez perdża, znaczy bez staku, bo sperdżowana, bez żadnych przeżywajek już nie miała szans. Po prostu Fire, jeśli by jeszcze troszkę ten Chachozgon wytrzymał, no to faktycznie Fire by miał problemy, ale w tym momencie na tą bułę po prostu strzelił. No dobra, runda trzecia. Chachozgon na Wilkowska. Co my tutaj mamy? Łuk pod podwójne leczenie, buty powiększenia i
Galeryna Tedforda, z drugiej strony Black Handy z dwoma perdziami. To, no, bardzo bym chciał powiedzieć, ale inaczej to po prostu nie będzie. No po prostu łuk musi zginąć, no, po prostu nie ma opcji. Leczenie padło, zaraz tutaj, dobra, drugie leczenie, które oczywiście, patrzcie, na cooldowny weźmie go i teraz mu sprzeda kolejne E, które sperdżuje mu kompletnie wszystko. Także Wilkozek tutaj pełną kontrolę prowadzi nad łukiem. Łuk nie ma już ani E, ani obu leczeń. Próbuje tutaj coś wybejtować, wykajtować, ale to jest po prostu koniec. Bo wystarczy jeszcze parę skilli, parę kół, parę autoataków i łuk pada. Bardzo dobrze rozegrana partia ze strony Wilkowska. Wszystkie skille spergował w idealnym momencie, także naprawdę, naprawdę to był idealnie pokonany łuk. Uwaga, uwaga! Archie versus Vaxo! Zobaczmy, co tutaj ciekawego jest. No ładnie. To jest pałka czarnego mnie. To będzie ciekawe. Tego jeszcze chyba nie było grane. To jeszcze nie było grane chyba w turnieju. Chociaż może Archie też miał coś takiego ciekawego. W każdym razie na knapce, na pocie. Budki te na sitki, tutaj będzie duży damage. Jeszcze do tego klata na duże cooldowny. Galeryna Tedfordu. No, ja tutaj się spodziewam ciekawej akcji. Z drugiej strony Vaxo. Vaxo, który gra pod Fire'a. I teraz, czy TE będzie kancelowane przez buty Archiego? Zobaczymy. No, takie raczej armatka, stabilna. Na korzeniu, także dość twardy. 3000 życia Vaxo, 3000 życia Archie. Także będzie to długa walka. O! O, Archie, ale zepsułeś! Ale zepsułeś! Archie, jak ty zepsułeś te pierwsze buty, ale cooldowny, jedzie srogo. Będą padały cały czas stuny ze strony Archiego. Tutaj raczej jest w stanie go dość długo przytrzymać. Archie też wypił potkę. Buty, dobrze, przerwane E Vaxo, i tak to ma wyglądać, Archie. O, jest drugie. Dobrze to wygląda dla Archiego, tylko z maną zaczyna krucho wyglądać. Także Archie musi szybko zakończyć tą walkę. O nie, nie ma przerwania. Nie ma przerwania, Vaxo sobie dość sporo życia przywrócił i many. Myślę, że Vaxo po prostu na czas zrobi Archiego. Także niby walka wydaje się wyrównana, ale jednak po stronie Vaxo jest przewaga. Tutaj Archie może zyskać troszkę na tej kurce. Jeszcze kurczę te odepchnięcie ze ściany. W tym momencie Archie już nie wie, co ze sobą zrobić, bo nie może podejść za blisko i dostaje plombę, ginie. Uwaga, wypali się! Nice! Jaki close pojedynek! I z maną, i z życiem, z wszystkim! Do samego końca. No dobra. Po lewej stronie Vaxo na... Na czym to on jest? Na opuszczaczu, na butach powiększenia. Czemu ta kurtka? Nie wiem, nie mam pojęcia, czemu ta kurtka. Co on chce zrobić? Pierwszy raz widzę upuszczacz na tej kurtce na pojedynku. A z drugiej strony mamy Archiego, znowu jakiś dziki build, też ta kurtka. Będę tutaj jakieś mocne cooldowny walczyć. Archie znowu będzie miał problem z maną, bo ma tutaj niskotierową czapkę, niskotierową pelerynę. A z drugiej strony Vaxo, no dość wysoko z tym stoi, za to broń 5-1, a Archie ma 6-1. Także moim zdaniem będzie tu walka, kto pierwszy padnie. Czy... O, ale Archie zepsuł czapę. Chociaż nie? Chociaż może na styk? Na styk będzie czapa? Jest! Czapa na styk weszła! Coś pięknego, jak Archie to ugrał tym cooldownem. Tutaj będzie pojedynek mana versus życie. Tak mi się wydaje. Joko wielka kurtka, widzieliście to na powiększeniu butek? Dobra. Ale tutaj się dziabią srogo, coś pięknego. Życie im za bardzo nie spada. Chłopaki mocno dają radę. Ale zobaczcie, jak Archie się leczy z tych autoataków. Vaxo po prostu nie ma szans. Dobra, runda trzecia. Te pojedynki coś się ciągną w tej fazie wyrównawczej. Trzy rundy ludzie chcą grać. Ja nie wiem, czemu tak 2-0 nie mogą wygrać. Po jednej stronie buty powiększenia, podwójne leczenie, Martlock i One Hand Cares. To będzie straszne dla Archiego, który jest na mobilnej wieżyczce fajerowej. Pod manę tutaj pelerynka. O. Czemu buty powiększenia tak szybko? O, dobra, jest. Jest armata. Jest. Jest perdżyk ze strony Archiego. Pięknie, ale drugie leczenie właśnie wchodzi na Vaxo. Zobaczmy.
tutaj w ogóle damage'a nie ma ze strony Vaxo. Ta czaszka może i siadła, ale poza tym to damage'a w ogóle nie tuczy. Archie, patrzcie, full HP ma, a Vaxo już nie ma leczenia. No w tym momencie chyba Vaxo jednak żegna się z tym światem. Zobaczcie, cały czas wchodzi mocny damage. Archie na 4 barach ponad przeżył. Wiadomo, czaszka by zaraz siadła za pół HP pewnie. Ale skończyło się tak, że Archie 4 bary miał, także knockout totalny. Tak oto prezentuje się zestawienie dla fazy wyrównawczej, gdzie z pierwszej grupy wychodzi Archie z 1 punktem, a z drugiej Wilkosek z 2 punktami. Tutaj Nozwik zrezygnował w ogóle z gry, a w drugiej grupie Paweł z Julką się dogada się mogli czasowo, także i tak to nie miało wpływu, bo Wilkosek już wygrał 2 mecze. Także rozpisałem tutaj już wasze mecze na kolejny etap, czyli po 2 osoby, teraz po prostu po jednym meczyku aż do finału eliminacja, czyli kto przegrywa, ten niestety odpada. Także tutaj będziemy sobie rozpisywać kolejne etapy, także zapraszam was bardzo, żebyście już się zgłaszali na kolejne pojedynki, kiedy tylko macie czas. Także to by było dzisiaj na tyle, dzięki, że wpadliście, trzymajcie się i powodzenia życzę tym, którzy przeszli dalej.